Siemaneczko, z tej strony Veiri, witam was w kolejnym odcinku z Aoni. Pewnie myśleliście, że jest to już koniec Aoni, ale to nie jest koniec. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek do samego końca, to pewnie zauważyliście, że jest taka modyfikacja jak South Park. I wszystko, co musimy zrobić, to nazwać naszego bohatera Hiroshiego South Park. Także nazwę go tu na biegu. I rozpoczniemy modyfikację. Dobra. To będzie raczej krótka seria. Usłyszeliśmy plotkę o willi na zewnątrz miasta. Mówili, że żyje tam potwór. To już wiemy z Aoni. Jest o wiele ładniej w środku. Czy to tylko ja? Czy jest tu zimno? Hej, chłopaki! Chodźmy do domu. Story, co jest nie tak, Takeshi? Jesteś taki cipus. O, walcie się, chłopaki, idę do domu. Co do chuja? Nie otwiera się, stary. Co? A! Wow. O mój Boże, zabili Mikę. Ty debilu. O, co jest? O, już mnie goni? Ale bekowo wygląda. Chodź. Dobra, super dodge. Zdaje mi się, że jest trochę szybszy niż normalny Maoni. Jedzą już szczury tak bardzo. Nice. Zaraz. Oryginalne Maoni najpierw szło się do biblioteki tutaj, coś leżało pod tą książką. O, mamy coś. Zdobyłem przedmiot Atiki. Dobra. Nie otworzy się. Nie otworzy się. Jej. Czyli gdzie? No na górę. Użyłem attic key. O, chłopaki, nic wam nie jest. Tak mi się wydaje. Hej, Hiroshi, co do cholery się dzieje? Jeśli ktokolwiek ma wiedzieć, to jesteś to ty. Nie wiem, stary. Gówno uderzyło w fan tym razem. I co do chuja, czym jest ta niebieska rzecz? A, walcie się, chłopaki. Jesteśmy martwi, stary. Ta rzecz zje nasze dupy, a ja lubię moją dupę. Uspokój się, Takeshi. Znajdziemy drogę na zewnątrz, stary, prawda? Wow. Oderwał mu głowę tak po prostu. O mój Boże, zabili Takuro. Ty debilu. Wow, 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 wow. Kurczę. To będzie szybka gra, coś czuję. No, dalej mnie gonisz? Dobra, zgubiliśmy go. Tam jakaś rzecz leżała na piętrze, którym zabili Takuro. Znaczy on zabił. Niebieski pedo. Teraz przynajmniej, w tej grze przynajmniej nie jest pedofilem, bo zamiast ich gwałcić, to odrywa im głowy. Dobra, zabiliśmy... Aha, klucz na zewnątrz. Już możemy głównym wyjściem wyjść. Nice, zapiszę mu lepiej. Okej. Okay. O, cześć. Takeshi! Hej, stop, stary! Przestań walić ten pieprzone przestań wrzucać to pieprzone okno wiadomości nade mną. Chodzi mu o to, że zawsze giną ci, nad którymi nic nie widać przez okno wiadomości. No właśnie w ten sposób. O mój Boże, zabili Takeshi! Ciekawe, kto teraz powie, you bastard. A nic, no tak. Czekaj, stary! Zamienił się. Nie mogę uciekać. To ja, stary, Takeshi. Takeshi? Wygląda na to, że chciałem porozmawiać z ostatnim żywym. Mam trochę pytań. Kim jesteście ludzie? Czemuż istniejecie tutaj? I kto was tu wysłał? Nic wam nie zrobiłem, a teraz jestem sam. Ignorujesz mnie. Więc myślę, że to jest bye bye. No, będzie mnie gonił, tak? Kurwa, jaki szybki. Wytyfy. O luju. O luju, jestem tak bardzo w dupie. O, ale dodge, widzieliście to? Like a boss, like a boss, like a fucking boss. To było pro. Wow. Wow, 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 wow. Tak bardzo nie mamy animacji, nawet nam się nogi nie ruszają. Wyobraź to sobie! Twoje mózgi... Wasze mózgi staną zjedzone przeze mnie. Kurwa. Użyłem etreski. Zwiewamy! Goni nas, ale jest szybki, jebany. Aha! Aha! O, to ten koleś z South Parka. To oni!
idzie na nas! Odjebało mu kręgosłup, wszystko mu odciął. Hej, stary, czy dzieciaku, wszystko dobrze? Jestem uratowany. O mój Boże, to było szybkie. Jeśli jest jakakolwiek rzecz, którą nauczyłem się z tego wszystkiego, to jest to, że jeśli pójdziesz do pustej willi na zewnątrz miasta, o której wszyscy mówią, że tam żyje potwór, nic dobrego z tego nie wyniknie. No nieźle. To była krótki let's play, ale dosyć zabawny. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mi się dosyć spodobało. Fajna gierka. Dosyć krótka. To chyba jest najkrótszy let's play na moim kanale aktualnie. Także jeśli wam się spodobało, nie jesteście widzami, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania i tak dalej. Na tym kanale znajdziecie głównie gry RPG Horror 2D, ponieważ to jest tematyka kanału, także jeśli lubicie tego typu gatunki, to myślę, że się odnajdziecie. Ja już będę spadał, także życzę wam miłego dnia lub dobrej nocy. Siemaneczko. Radzisz sobie dobrze sam? Ja czuję się bardzo dobrze. Klucze? Nie wiem, panie. Taka jest prawda i nic więcej. Pewnie, ukradłem je, ale tylko dlatego, że...